Ja przerwałem też. I pora, nie pamiętam jak klaszczesz. No. Akcja. No tak. No to jeszcze raz, to się może przedstawić. Jestem Nicola Farbotko. Ile lat masz? 7. I co lubisz robić? Lubię chodzić na place, rzucać się na chłodawce, skakać na skakance. A jaki jest twój ulubiony kolor? Niebieski. A dlaczego niebieski? Bo jest ładny. No a coś jest niebieskiego, co ci się bardzo podoba? Dużo rzeczy. No na przykład jakie? Na przykład kolor oczu. Kolor oczu? A kto ma niebieskie oczy? Kogo lubisz? Siebie. No a co jest jeszcze niebieskiego? Szklanka. Szklanka. Niebo jest niebieskie. Niebo jest jeszcze... Są buty, mogą być. A lubisz niebieskie ubrania? Tak. Myślisz, że Mikołaj też lubi niebieskie ubrania? Tak. I co, i Mikołaj jest na niebiesko ubrany? Tak, i chodzi do szkoły w niebieskim ciągle. Czyli... I nie wrzuca to do prania, tylko ciągle brudne ubrania nosi. A dlaczego? Bo on lubi tak swoje ubrania, że jak ma jakiś na przykład biały, to on nie chce, on chce tylko niebieski i nawet nosi te ubrania do spania. Nawet do spania? Tak, i nikt nie wyprał. Nawet na święta nie wybierze? Na święta to po prostu to rzuca gdzieś i ubiera ten czerwony. Aha, czyli na święta czerwony, tradycyjnie. No tak, ale jak... przecież Mikołaj chyba biedny nie jest, to może kupić sobie drugi niebieskie ciuchy. No wiem, ale jemu się nie chce, on tylko chce być biednym, dlatego on nie chce iść do sklepu. A co się stanie, jak mu się porwą te ciuchy? To wtedy mówi elfom, elfy mówią, dobra, to daj pieniążki i idą to jemu do sklepu. Ile takie ciuchy niebieskie Mikołaja mogą kosztować? 10 groszy. 1000 groszy? 10 groszy. 10 groszy. Albo 3 złote. A od czego to zależy? Na przykład jak chce się kupić jedną parę spodni, to grosik, a jak dwie pary, to 10, to dwa złote. A jak chce się kupić 10 ubrań, to 10 złotych. To są takie oryginalne, widzę, ciuchy dla Mikołaja. No. A co Mikołaj jeszcze lubi robić? Lubi dawać prezenty, lubi swoje ubrania i renifery, i je karmi ciągle. A pamiętasz, jak renifery się nazywają? Nie. A jakby się miała ty nazwać? To by nazywałam Reksio i Reksinia. Tylko 2 renifery mu wystarczą? I jeszcze... Reksio. Czyli Reksio i Reksio 2. No. I jeszcze... ten... Music. I to jest taki renifer, który puszcza muzykę cały czas? Czyli no. Oni lecą i on normalnie muzykę puszcza, żeby im się lepiej leciało. I jeszcze robi tak, że jak ktoś, albo jest to taki renifer, który latawiec, on się nazywa latawiec, bo on ciągle lata, kiedy jest wolny, to on ciągle musi latać, a potem w nocy wylatuje i patrzy na dzieci, jak się cieszą z prezentów, kiedy jest wolny. To latawiec to taki, widzę, pracuś duży. Czyli nawet jak ma wolne, to pilnuje, żeby dzieci cieszyły się z prezentów. A co pozostałe renifery robią? A Reksio robi tak, że on ma bliźniaka Reksia. I jeden ma
ile jeden lubi czarny, a drugi lubi czerwony. I ten, który lubi czerwony, to ciągle przychodzi do Mikołaja, a niebieski ciągle chodzi gdzieś indziej, tam gdzie jest niebieski. Na przykład kiedy dziewczynka ma coś niebieskiego, to on zawsze idzie. Czyli on, jak Mikołaj ma wolne, jest ubrany na niebiesko, to on za nim cały czas chodzi? A co Reksinia robi wtedy? Reksinia robi tak, że ona mówi: przestań, nie chodź za tym niebieskim. A on mówi: nie, bo ja się zakochałem w niebieskim. A ona mówi: no to trudno, to sobie tak rób. Mojej pomocy nie zostanie już w ogóle. A music? A music mówi: weź ty cicho, puszcza muzykę. Jaką muzykę na przykład puszcza? Despacito. Okej. Okay. Albo Macarena. I co, tańczą wtedy wszyscy Macarenę? No. Okay. Tylko oprócz Reksia, bo on ciągle chodzi za niebieskim. A Mikołaj tańczy, a on ciągle stoi przy nim i tylko się patrzy i patrzy. Aha, czyli tak naprawdę Reksio cokolwiek robi, tego może pracować wtedy, kiedy Mikołaj się przebierze za czerwony. Okej. Okay. Dopiero wtedy pracuje. Okej, okay. A pani Mikołajowa co w tym czasie robi? Ona mówi: chodźcie, kolacja, zrobiłam kolację. No i co na tą kolację zrobiła? I oni mówią: a co jest na kolację? A ona mówi: kotlety i ziemniaki, bo nie zjedliście obiadu. A oni: ale my chcemy frytki. A ona mówi: no trudno, jedźcie to, co jest. Więc ja idę spać i jedźcie. A tak w ogóle to nie umiecie w ogóle robić żadnych dań, więc musicie tylko to zjeść. Więc Mikołaj mówi: to ja wam zrobię, dzieci. No to zrobił im parówki. Oni mówią: ale my nie chcemy parówek, my chcemy frytki. A on Mikołaj mówi: ale ja nie umiem frytek, umiem tylko parówki i zupę. No to budzi swoją żonę i mówi: zrobisz frytki? Ona: tam jest olej, tam są frytki, sam zrób. To on mówi: dobra, jakoś spróbuję. To wlał całą butlę oleju, potem dał całą paczkę frytek i smażył i wyciągnął i zostawił tyle, że dzieci nic nie zjadły. Dzieci nic nie zjadły, bo już zasnęły. To Mikołaj próbował zjeść frytkę, ale już jego bolał brzuch, to wziął syrop. Potem chwilę spadł i potem znowu chciał zjeść, ale już jemu się odechciało jeść frytek, więc żona jego wstała i patrzy: ile tam jest frytek? A potem jej mąż wstaje i mówi: to nie ja. I on szybko poszedł na salę i powiedział: ja idę rozdawać prezenty. A było wolne, to ona podejrzewała: to pewnie on. Co za kłamczuszek. I potem Mikołaj przyszedł i powiedział: kto chce frytki? A wszyscy: mama. A mama mówi: no super, teraz to jest. Bo nikt nie chce teraz tego, bo spalone są, bo je spaliłeś. A mama mówi: kto chce frytki i zrobię tyle, ile zjecie. To każdemu dała po 10. Po 10 frytek? I potem chcieli dokładkę. To mama dała im więc wszystkim po 10. No to wtedy cały garnek zjedli. I mama umyła garnek. I potem wzięła go do naczyń. I potem wywaliła frytki, które Mikołaj zepsuł i spytała się reniferów, czy chcą frytki.
czy lubią. Dała innym do spróbowania, ale oni mówili nie, ble, ble. To ona je wyrzuciła i umyła garnek i ona powiedziała: Mikołaj, nie rób nigdy więcej jedzenia, bo ty tylko marnujesz. On mówi: a co będę wam robić? Po co, nie podobać się? A ona: nie, że mi się nie podoba, po prostu ty marnujesz. A on mówi: jak to marnuje? Przecież widziałaś, renifery zjadły to. A ona mówi: nie zjadły, bo musiałam to przejście wyrzucić do śmieci, bo to zmarnowałeś. A wiesz co? Wiesz, że dzieci z Afryki nie mają jedzenia, a ty zmarnujesz i picia nie mają. Więc może zrobimy im dużo jedzenia i picia, damy mu im i pójdziemy polecieć im dać. A Mikołaj mówi: nie, bo jak chcę iść spać. To ona mówi: dobra, to ja polecę. I dała im jedzenie, a Mikołaj: po co ona tam poszła, kiedy nawet nam będzie brakować jedzenia, to co my będziemy jedli? A ona powiedziała, ona ukryła pieniądze, żeby on nie wydał znowu na jakieś słodycze i żeby nie objadał się ciągle z nimi i z dzieciami. To wtedy Mikołajowa urodziła dzidzie. To ile Mikołaj ma dzieci? 100. 100. I potem urodziła ostatniego. 101. No i urodziła. To wtedy Mikołaj mówił: o Jezu, jaki brzydal, o Jezu, jaki brzydal. A potem Mikołajowa mówiła: weź się trochę opanuj i nie przezywaj jej. A Mikołaj: ale ja jej nie przezywam, po prostu jest brzydka. A Mikołajowa mówi: to lepiej pójdę z małą na spacer, żeby jej nie przezywały. Potem ona dorosła i Mikołaj ciągle mówił na nią i ona potem poszła do swojego pokoju i się rozpłakała i powiedziała i mówiła sobie po cichu: dlaczego mam takiego tatę, że mnie przezywa? To potem poszła do mamy, powiedziała, że tata ją ciągle przezywa, a Mikołajowa powiedziała do Mikołaja: przestań ją przezywać. Co ona ci takiego zrobiła? On powiedział: ale ona jest jakaś dziwna. A Mikołajowa powiedziała: ona nie jest dziwna, ty jesteś dziwny. A ja słyszałem, że te renifery wtedy wszystkie były za nową dzidzią Mikołajowej. I że wszystkie się cieszyły, jaka ona była kochana. No wiem. No. Ale Mikołaj nie. Ale później podobno te renifery namówiły Mikołaja, żeby zmienił się. No wiem. Ale no. Tylko no powiedział. A to proszę, mów. No to on powiedział: dobra, trudno. To renifery mówili: zobacz na tego słodziaka. A on powiedział: no patrzę. I renifery mówili: polub ją, patrz jaka ona jest fajna. To Mikołaj najpierw powiedział: przemyślę co. I potem w końcu powiedział: no dobra. To przeprosił dziewczynkę, jego córkę i powiedział jej: przepraszam za to wszystko. A Mikołajowa powiedziała do córki: już się pogodziliście? A ona: tata mnie przeprosił już. Jestem i była szczęśliwa. I no i była taka szczęśliwa, że nie zauważyła, że mama powiedziała jej, że ona nie słyszała, że mama powiedziała: idź już się położyć spać. To wtedy renifer: nie spać, muzyka. I puścił muzykę i aż wszystkie dzieci się obudziły.
to potem mama powiedziała, nie puszczaj tej muzyki, bo ci zabiorę. A jak się historia skończy? Wszyscy imprezują? A on powiedział, dobra, dobra. I potem w nocy obudził wszystkie dzieci i mamę, a oni, dobra, puszczaj muzykę, żeby tata nie słyszał. I potem puścili muzykę i balowali do białego rana. Koniec. Super historia.